Niestety ten eksperyment na żywym organizmie, jakim jest polski wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo Polaków, nie powiódł się, bo wszyscy obserwowaliśmy, niektórzy sceptycznie, zgłaszając wątpliwości już na samym wstępie do tego projektu, który przeforsowała Platforma, uniezależniając prokuraturę od władzy wykonawczej, inni z wielkim entuzjazmem i aplauzem, no ale wyszło jak wyszło. A jak wyszło? To nie tylko liczne, nierozliczone afery w okresie działania tej tzw. niezależnej prokuratury, począwszy od afery hazardowej, afery Amber Gold, Skok Wołomin, ale też zaangażowanie tejże prokuratury niezależnej w sprawy, które miały wydźwięk jawnie polityczny i stanowiły nieraz nadużycie władzy ze strony prokuratury. Bo o 6 rano faktycznie, za czasów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, był rząd Jarosława Kaczyńskiego, ja byłem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, zdarzało się, że o 6 rano by pukali agenci policji czy służb specjalnych do domów niektórych groźnych przestępców. Natomiast podobne zdarzenia przytrafiały się w okresie rządów Platformy przez studentom anglistyki. Jeden z nich, który prowadził stronę Antykomor, miał tego rodzaju przygodę, a jego rodzina przeżyła ciężki szok, ponieważ była zastraszana przez 8 uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy przyszli tak, jakby miał tutaj do czynienia, mieliby z wielkim i groźnym szefem gangu, który może w każdej chwili nie tylko sam strzelać, ale pewnie użyć jeszcze kompanów do ochrony własnej osoby i prowadzonych mafijnych interesów. No niestety to był tylko student anglistyki, który kpił sobie w internecie z Bronisława Komorowskiego i okazało się to być tak wielką zbrodnią. Takich rzeczy za naszych czasów nie było i obiecuję Państwu, takich rzeczy za naszych czasów dziś nie będzie. Mógłbym oczywiście kontynuować tą narrację i sięgnąć do dzisiejszej prasy, mediów, internetu, gdzie można przeczytać o nadużyciach w zakresie inwigilacji obywateli. Nadużycia, które działy się kiedy? No wtedy, kiedy była ta niezależna prokuratura. Wtedy, kiedy premierem był niejaki Donald Tusk, dziś przewodniczący Rady Europejskiej. To właśnie wtedy, jak donoszą media, a pierwsza donosiła jeszcze Gazeta Wyborcza, jeśli oczywiście Państwo uważacie ją za gazetę wiarygodną. Mówię tutaj o tej stronie sali, która przypisuje sobie taką dużą sympatię do tej gazety i tych wartości, treści, które tam się są publikowane. To właśnie Gazeta Wyborcza przecież ujawniła jeszcze w czasie rządu Platformy Obywatelskiej, że istniał tajny zespół, który zajmował się nielegalną, bezprawną inwigilacją dziennikarzy i osób związanych z kompromitującą rząd Platformy Obywatelskiej i czołowe postacie Platformy Obywatelskiej aferą związaną z słynnym lokalem Sowa i Przyjaciele. Aferą, która obnażyła tak naprawdę naturę ludzi, którzy sprawowali władzę przez 8 lat w Polsce i która pokazała ich prawdziwe oblicze, to co gdzieś tam ich duszy gra. Nie wtedy, kiedy wychodzą na mównicę sejmową i mówią piękne hasła, ale wtedy, kiedy naprawdę przychodzi im szczerze mówić o Polsce i o tym, jak rozwiązywać ważne dla Polski sprawy. Tak poznaliśmy waszą naturę. To były cenne rozmowy kelnerów o Polsce, można powiedzieć rozmowy z udziałem kelnerów, bo to nie kelnerzy rozmawiali niestety, tylko ważni politycy Platformy Obywatelskiej. Ale wracając do tych działań, które chcemy kontynuować i prowadzić w zakresie stania na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków, proponując zmianę w strukturze organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości, ulokowania prokuratury, to chciałbym podkreślić, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków. Najważniejsza jest skuteczność, efektywność pracy prokuratury w tym względzie. I prawdą jest, tak, prawdą jest, że nie ma rozwiązań idealnych. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Każde rozwiązanie ma jakieś ułomności. Wiele zależy też oczywiście od praktyki. Ale jedno wiemy, że dzisiaj ten stan rzeczy, jaki funkcjonuje, prowadzi do sytuacji, że prokurator generalny tak naprawdę ma związane ręce, jest ubezwłasnowolniony, jest prokuratorem generalnym, który formalnie pełni tą funkcję, ale w rzeczywistości niewiele może, jeżeli chodzi o oddziaływanie na prowadzone przez podległe sobie organa postępowania. Sam to zresztą niejednokrotnie przyznawał. Niewiele może, bo tak została skonstruowana i skrojona ustawa obowiązująca dzisiaj, a wprowadzona przez rządy PO-PSL. Nie może nawet kształtować kierownictwa podległych sobie struktur prokuratury,
które byłoby związane z realizacją polityki karnej, na przykład zdecydowanej walki z przestępczością kryminalną czy przestępczością na to związaną z zagrożeniami związanymi z sferą wolności seksualnej i pedofilii. Przecież są różne formy przestępczości. I prokurator generalny jako szef, który na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, stojący na czele tej struktury, jakąś piramida, można powiedzieć, organizacyjna prokuratury, winien mieć przecież realne możliwości, instrumenty wpływu na kierunek polityki karnej prowadzonej przez poszczególne jednostki prokuratury. Dzisiaj takiego wpływu jest pozbawiony. I to nie jest dobre rozwiązanie ubezwłasnowolnić prokuratora i udawać, że wszystko jest dobrze. Nie jest dobrze. To, że prokuratura jest tak krytycznie oceniana, nie jest wynikiem nawet błędów, które pewnie też się zdarzały pana prokuratora Seremeta. Ale jest to wynik właśnie złej konstrukcji, która została przyjęta w okresie rządów PO-PSL. Najlepiej, niezwykle wymownie świadczy o tym zresztą fakt, że nie kto inny jak premier Donald Tusk, pani premier Ewa Kopacz potem, nie ukrywali niezwykle krytycznej oceny tzw. niezależnej prokuratury, odmawiając przyjmowania sprawozdań przygotowanych przez prokuratora, niezależnego prokuratora generalnego. Krytykując funkcjonowanie prokuratury. Niedawno były wiceminister sprawiedliwości, pan profesor Królikowski, tutaj zresztą wspomniany, przyznał, że dostał już zalecenie od Donalda Tuska, który osobiście polecił, aby przywrócić połączenie i tą unię personalną między prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. To chyba najlepiej mówi o ocenie reformy, którą przeforsowała Platforma przez samego i politycznego, można powiedzieć, twórcę, czyli Donalda Tuska. Drodzy Państwo, proponowane przez nas rozwiązania służą temu, aby wprowadzić realną kontrolę ze strony opinii publicznej, ze strony społeczeństwa nad prokuraturą. Bo dzisiaj, wbrew temu, co tutaj słyszeliśmy na sali, ta kontrola jest czysto iluzoryczna. Dzisiaj tak naprawdę prokuratorzy wybierają sami siebie, wybierają spośród kandydatów wskazanych przez Radę, w której zasiadają głównie prokuratorzy, wybierają spośród drugiego kandydata wskazanego przez Krajową Radę Sądownictwa, a więc jest dwóch kandydatów. Jednego z nich później ma wskazać prezydent Rzeczpospolitej. No to tak naprawdę to samo środowisko jakby determinuje, kto będzie w przyszłości prokuratorem generalnym. Pozbawia ten mechanizm całkowicie wpływu narodu, suwerena, na to, kto będzie prokuratorem generalnym, jaką ten prokurator generalny będzie prowadził politykę karną w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania praworządności. Połączenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego przywraca mechanizm kontroli, bo co 4 lata Polacy będą mogli ocenić, czy prokuratura działała właściwie, czy realizowała swoje zobowiązania zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i wystawić najwyżej czerwoną kartkę, jeżeli ta ocena będzie negatywna. W ten sposób właśnie oceniając również prokuratora generalnego i oceniając też działanie władzy wykonawczej, czyli rządu w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i praworządności w Polsce. Tego mechanizmu dzisiaj nie ma. Dzisiaj tak naprawdę usytuowanie prokuratury sprawia, że nie ma żadnego mechanizmu demokratycznego kontroli przez naród, przez społeczeństwo, przez obywateli, prokuratorów. To jest fakt, który umknął uwadze niektórych z Państwa tutaj. I ta kontrola będzie wprowadzona. Mało tego. Przecież chyba mieliście Państwo już o tym się okazję przekonać w tym Sejmie, który od niedawna funkcjonuje kolejnej kadencji, że dzisiaj parlamentarzyści i z prawa, i z lewa, i z centrum realnie nie mają możliwości kontrolować konkretnych posunięć i działań prokuratury i prokuratora generalnego, bo nie mogą go nawet tu zaprosić w sposób skuteczny, czy jego przedstawiciela na salę, nie mogą skierować do niego interpelacji, pytań poselskich, nie mogą w sposób skuteczny zaprosić go, jeśli nie będzie chciał, na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. A wtedy, kiedy będzie połączenie Urzędu Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego, będą mogli w sposób skuteczny kierować przewidziane w regulaminie Sejmu pytanie, na które prokurator generalny, minister sprawiedliwości będzie musiał odpowiadać. Będzie musiał zdawać sprawozdanie również z konkretnych spraw, za które bierze odpowiedzialność. Tak, jest odpowiedzialność, jest kontrola. Dzisiaj nie ma kontroli. I jeszcze jeden element, który też umknął Państwu uwadze, który Państwo zyskujecie dzięki tej ustawie, mianowicie możliwość przecież odwołania ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Sejm w zasadzie takiej możliwości nie ma. Ona jest fikcją, jeżeli chodzi o prokuratora, niezależnego prokuratora generalnego.
ale w sytuacji, jeżeli wasza ocena działań prokuratury, na przykład z tego względu, że będziecie państwo oceniać, iż prokuratura nie realizuje stawianych sobie zadań albo wkracza w sferę spraw, które mają wydźwięk polityczny, a nie mają merytorycznego uzasadnienia, przecież będziecie mogli wystąpić stosownym wnioskiem o odwołanie ministra, a zarazem prokuratora generalnego. I to jest właśnie mandat, wniosek o wotum nieufności, realnej kontroli, którą państwo jako Sejm zyskujecie, również opozycja, a przede wszystkim opozycja, powiedziałbym. Czyli krótko mówiąc, popatrzcie, jak wiele będziecie mogli państwo w zakresie kontroli działań rządu i prokuratora generalnego w obszarze bezpieczeństwa Polaków, a czego nie mogliście wtedy, kiedy ta prokuratura była całkowicie niezależna. I tak, to też prawdą jest, że my, biorąc odpowiedzialność, nie bojąc się wziąć tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polaków, za praworządność, poddajemy się tej ocenie. Więc jest odpowiedzialność i jest też, są też narzędzia służące wprowadzenia w życie polityki karnej, do jakiej się zobowiązujemy, tak aby Polacy mogli poczuć się bezpieczniej w swoim kraju, aby Polacy wobec ogromnych zagrożeń różnoraką przestępczością, włącznie z tą najgroźniejszą, jaką jest przestępczość terrorystyczna, ale też wielką przestępczością gospodarczą, którą państwo sobie kompletnie nie radzi, byli przekonani, że lepiej zorganizowana, lepiej funkcjonująca, bardziej elastycznie reagująca prokuratura na zagrożenia i rozwój nowoczesnej przestępczości będzie dawać im poczucie, większe poczucie bezpieczeństwa i gwarancji interesów, ważnych interesów polskiego państwa. I taką prokuraturę właśnie chcemy zbudować. Chcemy, aby powstały scentralizowane wydziały do walki z najgroźniejszą przestępczością zorganizowaną i terrorystyczną. Chcemy, żeby w ramach prokuratur regionalnych powstały wyspecjalizowane wydziały i by trafili tam ludzie, którzy mają odpowiednie przygotowanie i kompetencje. Nie wystarczy być prokuratorem, trzeba mieć jeszcze pewną specjalizację do walki z przestępczością gospodarczą, finansową. Przecież wszyscy wiemy, jak ogromna jest przestępczość VAT-owa, jeżeli chodzi o VAT, przepraszam. Jeżeli chodzi o straty, jakie Skarb Państwa w tym względzie co roku ponosi i jaka jest bezradność polskiego państwa w tym obszarze. My chcemy, żeby polskie państwo nie było tak bezradne. Chcemy, żeby rząd mógł skutecznie realizować, mógł chronić interesy Skarbu Państwa i będzie to czynił właśnie za sprawą powstania wyspecjalizowanych wydziałów do walki z tego rodzaju przestępczością na poziomie prokuratur regionalnych. Chcemy też, i myślę, że to jest postulat, który spotyka się z powszechnym aplauzem ze strony wszystkich prokuratorów liniowych, aby ta wierchuszka, przepraszam za to słowo, może nieładne, ale to odzwierciedla sposób patrzenia tego prokuratora, który w prokuraturze rejonowej zajmuje się prowadzeniem setek spraw każdego miesiąca, czyli ci prokuratorzy, którzy nie zajmują się niestety czasami od lat prowadzeniem śledztw realnie, żeby oni trafili na tą pierwszą linię i mogli wspierać tych, którzy dzisiaj są bardzo, bardzo obciążeni ogromną ilością pracy. Tak, przesuniemy wszystkich prokuratorów do prowadzenia postępowań i to oczywiście jest jakaś grupa ludzi, której się to nie podoba, która to kontestuje, no bo woleliby, co niektórzy, przesiadywać w ciepłych pokoikach, przynosić akta z jednego biureczka na drugie biureczko i nie zajmować się prowadzeniem śledztw, przesłuchaniem, czynnościami w sądzie. No to jest wygodne. Ale my nie jesteśmy do tego, aby gwarantować wygodę, tylko my jesteśmy do tego, aby gwarantować skuteczną pracę prokuratury. Tak, jak tego oczekują Polacy, jak tego oczekują obywatele. Chciałbym też podkreślić, że będziemy robić wszystko, aby zwiększyć specjalizację w prokuraturze. Będziemy szanować oczywiście też odrębność spraw wojskowych, ale dlatego decydujemy się na połączenie prokuratury wojskowej z prokuraturą powszechną, cywilną, bo uważamy, że obciążenie, to wynika z twardych danych, przecież prokuratury wojskowej jest iluzoryczne w porównaniu do obciążenia prokuratorów prokuratury powszechnej. Kiedy oni znajdą się w ramach jednej prokuratury, będą mogli również odciążyć tych prokuratorów prokuratury powszechnej od wielu spraw, które zbyt wielu obciążają na głowę jednego prokuratora. Krótko mówiąc, te rozwiązania, jakie proponujemy, odpowiadają potrzebom skuteczniejszej walki z przestępczością, odpowiadają potrzebom poprawy bezpieczeństwa Polaków. I powiem jeszcze jedno. Chcemy oczywiście również, by prokuratorzy podnosili standardy etyczne swojego warsztatu pracy, kulturę osobistą. Będziemy nad tym pracować. Jest to niezwykle ważne. I nie będzie żadnej tolerancji dla zachowań, o których tutaj mówił jeden z panów posłów, mianowicie związanych z podejrzeniem korupcji.
nieetycznych zachowań w prokuraturze. Każda taka sprawa będzie rzetelnie i wnikliwie badana. Jeśli potwierdzą się fakty, będziemy wyciągać z tego bardzo daleko idące konsekwencje. Mogę Państwu zdradzić, nie jest to chyba wielka tajemnica, że przygotowujemy zmiany w kodeksach karnych, które zakładają, że jeśli prokurator albo sędzia dopuści się korupcji, to najniższa kara, jaka może go spotkać, to jest 3 lata bezwzględnego więzienia. To jest surowa kara. Ale my uważamy, że to są zawody szczególnego zaufania, które wymagają tego też, aby ewentualna korupcja, czyli złamanie elementarnej zasady zaufania w stosunku do osób, które trafiają czy to do prokuratora, czy do sądu, żeby takie zachowanie było związane z szczególną penalizacją i odpowiedzialnością. Nie boimy się odpowiedzialności. Chcemy wziąć odpowiedzialność. Jesteśmy gotowi stawić jej czoła, bo chcemy poprawy bezpieczeństwa Polaków. Dziękuję bardzo. Co do reszty pytań odpowie pan minister Świętokrzyski.